Witam wszystkich. Mam na imię Arek, jestem z firmy emultimax.pl. Od ponad 10 lat prowadzimy sklep internetowy z elektrycznymi urządzeniami grzewczymi. Od kilku sezonów w ofercie mamy również klimatyzatory przenośne. Dziś przedstawię Wam klimatyzatory marki Blaupunkt z serii Mobi Blue. Firma Blaupunkt jest jednym z największych producentów sprzętu codziennego użytku. Między innymi małe AGD, sprzęt audio i car audio, oraz od kilku lat również klimatyzatory. Od niemal 100 lat firma ta kojarzona jest z produktami wysokiej klasy. Ciekawostką jest fakt, że w początkowych latach działalności produkty, które przeszły pozytywnie testy jakości, oznaczano charakterystyczną niebieską kropką jako symbol najwyższych standardów. Stąd też wzięła się obecna nazwa firmy, jak również logo. Klimatyzatory z serii Mobi Blue to klimatyzatory przenośne, wyróżniające się smukłą obudową wykonaną z dobrej jakości materiałów. Występują w trzech wersjach. Model Mobi Blue 0909 to klimatyzator przenośny o mocy 2,8 kW, który skutecznie schłodzi nam pomieszczenie do około 30 m2. Natomiast model Mobi Blue 1012 od poprzedniego różni się tylko mocą urządzenia. Moc 3,5 kW wystarcza, aby skutecznie schłodzić kubaturę pomieszczenia do 40 m2. Posiada również funkcję grzewczą. Mobi Blue 1012 występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: biały połysk i czarny połysk. Podana wydajność klimatyzatorów jest orientacyjna i zależy od wielu czynników, takich jak izolacja termiczna budynku, wysokość pomieszczenia, ilość okien przeszkleń czy nasłonecznienie budynku. Klimatyzatory Mobi Blue wyposażono w 4 tryby pracy: chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie i wentylację. Dodatkowe zalety klimatyzatora to 3 prędkości wentylatora w każdym z trybów, 24-godzinny timer, tryb snu, funkcja swing, automatyczny, 4-kierunkowy nawiew, który umożliwi nam równomierne rozprowadzanie powietrza po pomieszczeniu. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w system automatycznego odprowadzania wody oraz funkcję self-diagnostic, dzięki czemu samodzielnie wykrywa i wyświetla błędy. Obsługę wszystkich funkcji ułatwi nam dołączony do zestawu pilot zdalnego sterowania. Klimatyzatory Mobi Blue są bardzo praktyczne. Można je swobodnie ustawić w miejscu, w którym istnieje potrzeba schłodzenia pomieszczenia, a następnie przenieść w dowolne miejsce dzięki obudowie wyposażonej w kółka ułatwiające transport. Klimatyzatory Mobi Blue mają 43,5 cm szerokości, 71,5 cm wysokości i 35 cm głębokości. Ważą około 37 kg. Teraz przedstawię szczegółowe dane techniczne klimatyzatorów. Klimatyzatory z serii Mobi Blue zasilane są napięciem 230 V. Działają na zasadzie pompy ciepła, czyli zużywają mniej energii, a są bardziej wydajne. Model Mobi Blue 0909 w trybie chłodzenia zużywa 1070 W energii, co przekłada się na wydajność 2800 W. Skutecznie schłodzi nam pomieszczenie do 30 m2. W trybie grzewczym natomiast zużywa 970 W energii, co przekłada się na wydajność 2560 W. Ogrzeje kubaturę około 30 m2. Przepływ powietrza kształtuje się na poziomie 330 m3 na godzinę. Osuszanie powietrza kształtuje się na poziomie 1,15 L na godzinę. Klasa energetyczna to A, A++, a poziom głośności urządzenia jest na poziomie od 40 do 44 dB. Natomiast model Mobi Blue 1012 w trybie chłodzenia zużywa 1200 W, co przekłada się na wydajność 3500 W. Schłodzi pomieszczenie do około 40 m2. W trybie grzewczym zużywa 1080 W energii i skutecznie ogrzeje pomieszczenie do 40 m2. Przepływ powietrza to 450 m3 na godzinę, a osuszanie powietrza kształtuje się na poziomie 1,5 litra na godzinę. Klasa energetyczna urządzenia to A, A++, a poziom głośności kształtuje się na poziomie od 41 do 45 dB. Klimatyzator po przetransportowaniu
musi odstać około 2 godzin w celu unormowania poziomu czynnika chłodniczego. Czynnik zawarty w urządzeniu to R410A. Jest ekologiczny i w pełni bezpieczny. W skład zestawu z klimatyzatorem wchodzą następujące elementy. Rura odprowadzająca ciepłe powietrze o średnicy 13 cm i długości po rozłożeniu 150 cm. Zwężka okienna. Adapter wylotowy. Wąż do odprowadzania skroplin. Tacka na skropliny. Blokada kółek. Przejściówki do zasilania. Szczegółowa instrukcja obsługi również w języku polskim. Pilot zdalnego sterowania. Przyssawki ułatwiające montaż rury wyrzutowej. Dodatkowy korek odpływowy. Adapter okienny. Jednostka centralna klimatyzatora składa się z poszczególnych elementów. Ruchoma kratka wylotu powietrza. Wyświetlacz cyfrowy. Uchwyty ułatwiające transport. Grill wlotu powietrza z filtrem. Dolny otwór odpływowy. Gdy pojemnik jest pełny, na wyświetlaczu urządzenia pojawia się komunikat FEU. Klimatyzator wyposażony jest w najnowszą technologię MIST, dzięki której opróżnianie pojemnika na wodę następuje bardzo rzadko. Zbiornik na skroploną wodę należy opróżnić na koniec sezonu. Funkcja MIST nie działa podczas trybu grzanie i osuszanie. Wejście rury odprowadzającej powietrze. Teraz pokażę Wam, jak zamontować rurę odprowadzającą powietrze. Rura posiada tak zwany gwint, więc nakręcamy rurę na adapter. Tak przygotowaną rurę zakładamy do klimatyzatora. Ciepłe powietrze musimy wyprowadzić na zewnątrz pomieszczenia. Możemy wykorzystać wcześniej przygotowany otwór lub za dodatkową opłatą w naszym sklepie można dokupić uszczelkę okienną, którą montujemy na oknie. Powietrze z klimatyzatora można również wyprowadzić do szybu wentylacyjnego. Warunkiem jest jednak, aby szyb wentylacyjny nie był na przykład wspólny z innymi mieszkaniami. Dlatego najczęściej z takiej opcji korzystamy w przypadku domków jednorodzinnych. Należy pamiętać, aby rura również nie była zakrzywiona, zagięta, ponieważ powietrze musi swobodnie uchodzić z urządzenia, aby mogło prawidłowo funkcjonować. Na dzisiaj to już wszystko. Po więcej informacji na temat klimatyzatorów zapraszamy na naszą stronę internetową www.emultimax.pl. W lewym górnym rogu pojawia się ikonka umożliwiająca bezpośredni zakup klimatyzatorów w naszym sklepie. Jeżeli Wam się podobało, prosimy o subskrypcję i lajki. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki, cześć!